Animacja. Strony książki przewracają się, wyskakują czytające postacie. Plażowicz, turysta, mama z dzieckiem. Dwójka przedstawia książki na lato. Kuba Wandachowicz. Nowsza Aleksandria. Cool Kids of Death. Zespół muzyczny to jest wspólnota ludzi, których łączy jakieś wspólne zainteresowania. Oni się często przejawiają właśnie w podobnych lekturach. Zbigniew Krzywański. Republika. Myśmy bardzo często spotykali się na niwie towarzyskiej. Ta Republika, szczególnie w latach 80., to było takie bardzo rodzinne towarzystwo. Więc siłą rzeczy nawzajem sobie pomagaliśmy i zdobywać książki, czy płyty, czy po prostu sobie nawzajem to pożyczaliśmy. W tamtych czasach tak zwany zakazany owoc bardzo często też działał. Orwell był pod ziemią. Orwell był zakazany. Tak samo gdzieś tam Lema nie tykano. Na festiwalu pośród tłumu Kuba Wandachowicz. Artyści, których słuchałem, to byli zawsze artyści, którzy mieli coś do powiedzenia i zawsze to się łączyło z jakimiś innymi dziedzinami sztuki, czy to z malarstwem, filmem, czy też bardzo często z książkami. Na przykład takim autorem, który jest bardzo mocno kojarzony ze sceną muzyczną i też ostatnio jest często ekranizowany, jest James Ballard. Na przełomie sierpnia i września pojawi się pierwsza tak naprawdę pełna biografia zespołu Republika, na którą pracowałem, no w sumie 5 lat brutto, netto, pewnie ze 2 lata będzie. Rozmawiałem z ponad setką ludzi, będzie to chyba około 700 stron. Myślę, że będzie można poznać tych ludzi z tej książki. Mam nadzieję, że będzie można też poznać czasy, w których Republika działała, bo każda taka książka musi mieć też takie tło historyczne. Ich twórczość była bardzo mocno powiązana z tym, co się działo wokół, czyli stan wojenny, czyli kryzys. I to było bardzo mocno związane z tym, co tworzył Ciechowski. Biografia Leszka będzie na pewno dziełem wybitnym. To mogę z pełną premedytacją już stwierdzić. Ja, bo ja to już znam. No bez tych książek nie byłoby tych filmów, które są ekranizacjami tych książek, nie byłoby tych utworów, które powstały z inspiracji tymi lekturami. Więc wydaje mi się, że tak czy inaczej na początku zawsze jest słowo i jakaś idea i to jest sprawa nadrzędna, no. Więc wydaje mi się, że tego się nie da niczym zastąpić. Audiodeskrypcja na zlecenie Instytutu Książki. Marek Kotula, Barbara Szymańska, Fundacja Audiodeskrypcja. Czytał Mateusz Smaczny. W programie zostały zaprezentowane książki George'a Orwella 1984, Stanisława Lema Bajki robotów, Dzienniki gwiazdowe, Jamesa Grahama Ballarda Kraksa Imperium Słońca, Leszka Gnoińskiego, Republika, Nieustanne Tango. Program przygotowali Joanna Makowska, Szymon Kłoska, Agnieszka Jęksa, Kamil Hasiuk, Tomasz Ruszkowski, Maciej Jabłoński, Grzegorz Kawala, Rafał Baran, Edyta Bańkowska, Szymon Tomiło, Katarzyna Bogucka. Telewizja Polska S.A., Instytut Książki 2016. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.